Geralt zaprasza na w żyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Diablo 2. Jak widzicie, troszeczkę się zmieniłem. No i już mówię dlaczego. W trakcie, no poza nagraniem, bo już nie chciałem was zanudzać, troszeczkę sobie pohandlowałem. No i zdobyłem troszeczkę lepszy sprzęt, jak widzicie. Zdobyłem no przedmioty z zestawu Sigona, czyli takiego fajnego gościa, który nam daje no dużo, dużo, dużo lepsze rzeczy. No i przy okazji przedstawię wam, jak wygląda temat zestawów, przedmiotów. Jak widzicie, zielonym napisem na dole, nie mówię o samym napisie schronienie Sigona, czy tam gotycka zbroja płytowa, ale na dole pod umiejętnościami jest atakujący otrzymuje obrażenia 20. To jest związane z tym, że kiedy połączymy przynajmniej dwa przedmioty, te przedmioty, każdy z nich daje jakąś dodatkową umiejętność. A w momencie łączenia większej ilości przedmiotów, każdy z nich, ten konkretny przedmiot daje jakąś konkretną rzecz. Ale cały zestaw złotymi literami, tutaj 10% punkty życia wykradzione za każde trafienie plus 100 obrona, to jest umiejętności zestawu, czyli niejako, no nie już sam przedmiot to daje, tylko to, że się zabrało zestaw. Ja wiem, to zagmatwane, ale w pewnym sensie proste. Także jak będziecie kiedyś grać, to zrozumiecie. No i zmieniłem miecz na dwuręczny. Co prawda jest kiepski. Tutaj mam jeszcze hełm, zobaczcie. O, najlepiej na tym hełmie. Jak widzicie, jest plus 25 obrona, plus 30 do many. Nic więcej nie ma, ale zakładam go na głowę. I on już daje w tym momencie plus 176 do skuteczności ataku, zależy od poziomu postaci i te dwie dodatkowe rzeczy z zestawu. No ale tak jak mówiłem, no ten hełm jest lepszy dla mnie w tym momencie, nie potrzebuję tego z zestawu. I jak mówiłem, mam inny miecz, tutaj jeszcze tarczę dostałem za darmo, ale nie, na razie nie korzystam z tarczy. Miecz dwuręczny, ponieważ postanowiłem w ogóle zmienić taktykę. Szliśmy w szał bitewny, ale jednak pójdę w trąbę powietrzną, tą klasyczną trąbę powietrzną, bo tamten styl walki po prostu się nie sprawdzał. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Tutaj też się troszeczkę przedmioty pozmieniały, ale to o tym może kiedyś przy okazji. Jeszcze nie grałem tą postacią, także znaczy no już zmienioną, także zobaczymy, jak będzie szło. Myślę, że powinno iść, no przede wszystkim zobaczcie, o ile mniejsze obrażenia dostajemy. Powiem inaczej, prawie w ogóle obrażeń nie dostajemy. Na razie atakuje wyjątkowo wolno, ponieważ ten miecz ma normalną szybkość ataku. Ale tak jak mówiłem, on jest tylko chwilowy, bo po prostu nie zwracałem uwagi na miecze dwuręczne, także od tej pory muszę zacząć. No i idziemy szukać serca Kalima w kanałach pod bazarem w Kurast. O, patrzcie, jakiś fajny bosik. No, ciężko z nim nie było, widzieliście? Także chyba się sprawdza zestaw. Tak jak mówię, no nie podoba mi się na razie to, że tak strasznie wolno atakuje. Ale to za jakiś czas się zmieni. A nie, ja nie atakuję wcale tak wolno, tylko koncentracja mimo wszystko spowalnia ten atak. O, patrzcie. Ale fajna. Szkoda, że nie mam z trzeciego aktu Merca, bo bym mógł mu to dać. Za trzeciego aktu Merc używa tarczy. Kurde, patrzcie, jeden na drugim. Unikatowe potwory. Ła, ale zamieszanie. No, jak będę miał już 30 poziom i będę mógł korzystać z tego nieszczęsnej trąby, to tutaj bym tylko przez tą chmarę tych mobków przeleciał, dosłownie przefrunął. Ale to już niedługo. Mamy 22, co prawda, ale to szybko wbrew pozorom leci. Co one się tak pozacinały? Chyba ogłupiały, jak straciły wodza. No my szukamy przejścia do bazaru w Kurast. Także nie będę się z każdym mobem bawił. Poza tym one same będą umierać, atakując mnie, bo no ten zestaw przedmiotu daje mi
obrażenia. Jak to leciało? Atakujący otrzymuje obrażenia 20. Dokładnie. Gdzie ten bazar w kuras będzie? Wiecie co? Mam niejasne wrażenie, że on będzie właśnie tam, gdzie to pominąłem, bo to zazwyczaj tak bywa. Ale znowu jak tam pójdę, to zapewne właśnie tego nie będzie. Tak, mamy skok. Co jest dosyć... Co mi daje zęby? Zęby to jest umiejętność nekromanty. Ciekaw jestem, co mi daje... A, ten miecz daje mi zęby, no tak. Skoki się przydają chociażby do tego, patrzcie. Prościej, nie? Nie trzeba szukać przejść. To jest takie, no, pseudo, powiedzmy, bardzo spowolniony, ale teleport jak czarodziejki. Moja kotka akurat postanowiła w tym momencie pójść jeść. To jest normalnie niesamowite u kotów. One chyba czują wręcz, kiedy będą przeszkadzać na... O, jest, jesteśmy, dobrze mówiłem. Jesteśmy przy bazarze w kuras. Ten potwór jest tutaj zawsze, burzowe drzewo. I on jest przed wejściem właśnie do bazaru w kuras. Kosa, a wiecie co? 8 do 22. Ta jest znacznie lepsza, ale generalnie on może nosić kosy, bo on może wszelkie drzewcowe bronie nosić. Nie zmienia mu to widoku, bo on dalej tutaj będzie miał pikę, szpikulec, czy inną włócznię, jak zwał, tak zwał. Ale może to nosić. Z czego zawsze ludzie korzystają, bo... A, zresztą to zobaczycie później, nie będę zdradzał. Mam generalnie zamiar zrobić tak, że jak już przejdę, zabiję Diablo, to żeby was nie męczyć specjalnie przechodząc wszystko od nowa, bo no, dwa razy potem jeszcze się przechodzi wszystko to samo, tylko że już na wyższym poziomie trudności, to ja po prostu sobie to przejdę, poza anteną niejako, i potem już wam pokażę, co się robi w Diablo. O, Runaral, co się robi w Diablo, kiedy już się przeszło grę. Teoretycznie się ją przeszło, bo tak naprawdę to dopiero początek gry. No nie mogę trafić. Mam problemy ze skutecznością ataku. Znowu trójkątna tarcza dobrej jakości, niestety tylko z jednym miejscem na klinę. Prawda, nie wiem po co mi ta tarcza, bo nie korzystam z tarcz, a jakbym już zaczął korzystać, to mam jedną naprawdę fajną. Nie jestem przekonany, czy w dolnym kuras nie ma gdzieś waypointa, także przeszukam sobie jeszcze... Kapliczka doświadczenia, będziemy szybciej level leciał. Jeszcze żebym trafiał. Kurde, ten miecz ma słabą skuteczność ataku. Znaczy ja mam w ogóle słabą skuteczność ataku. Pewnie przez to, że zręczności mam mało, ale no nie będę pakował na razie w zręczność, bo ja jestem barbarzyńca, ja potrzebuję siły, a nie zręczności. To Amazonka i zabójczyni potrzebują zręczności. Jest waypoint. No i następny będzie bazar w Kurast, gdzie będzie ostatni element układanki, a po tym elemencie już będziemy się zbliżać tak naprawdę do końca trzeciego aktu, bo on tak po prawdzie jest tutaj odtąd, to już jest końcówka. Mimo że wygląda, że tak, tego zostało jeszcze dużo, bo w zasadzie cztery questy, to te cztery questy są ze sobą mocno powiązane i szybciutko się je przechodzi. No, gdzie jest wyjście? Oj. Fajne, one fajne dźwięki wydają te jednostki. No, jest przejście do bazaru. No, trzeba zabijać, póki mamy kapliczkę doświadczenia. O, strzały. Po co mi strzały? Bazar w Kurast. No, najpierw trzeba waypointa znaleźć, to nie było trudne. Sam się znalazł, rzekł, mogłoby... No, mógłbym powiedzieć. Strasznie mi się plącze dzisiaj język, ale jestem strasznie zmęczony po pracy. I w ogóle miałem dzisiaj mega kiepski dzień. Wszystko mi z rąk leciało i kiepsko mi szło. Także ja coś czuję, że ja jeszcze dzisiaj w Diablo zginę, bo ten dzień nie może się tak dobrze skończyć. Piekielny rój. To ja już chyba o tym wspominałem, ale zawsze z moim kuzynem strasznie... się śmialiśmy, że z tego piekielnego roju potrafią wypadać na przykład zbroje. W kieszenie sobie chowały te muchy tą zbroję. Uf.
Bojowe berło. O, bojowe berła są bardzo drogie. Jak mają dużo umiejętności, chciałem powiedzieć, to są bardzo drogie. No i ten skurczybyk ma mnóstwo. Czy co, w ogóle poszedłem już w ogóle? W ogóle, Jezus, już. Co się ze mną dzieje? Za dużo gry Minecrafta. Dobra. Podkładamy troszkę syfu. Ral. Ral, mam ort i tal. Nie mam, mam dwa rale w ogóle, także. O, czy to jest. Zaraz, bo my mamy wejść do kanałów. I to są kanały, i tego właśnie szukałem. No, jak jeszcze szybko znajdziemy, co my, czego my szukamy, serca Kalima, to już w ogóle będzie pięknie. Tasaki w ogóle, z którymi chodziłem do tej pory, nie zwróciłem na to uwagi, mają niską szybkość ataku, dlatego tak tragicznie cokolwiek mi wychodziło. Zwrócił mi jeden z moich widzów uwagę, niestety przepraszam, nie pamiętam niku, ale następnym razem na pewno wymienię ten nick z jednego prostego względu. Jest to chyba najbardziej zagorzały fan serii Diablo 2. Zwrócił mi uwagę, że mam bardzo niskie odporności, no i że generalnie dostaję w piernicz. I miał rację. Bo, no, wziąłem to sobie do serca i zmieniłem troszeczkę sprzęt, odporności zwiększyłem, co prawda nie na wszystko jeszcze, ale mimo wszystko zostały zwiększone. No i już takiego w pierniczu nie dostaję. Bo, no jednak sporą częścią Diablo 2 jest handlowanie, z tym, że no na oglądanie handlowania jest wyjątkowo nudne. No, generalnie ludzie dzielą się na tych, którzy uwielbiają i nienawidzą handlować. Ja uwielbiam handlować w Diablo 2, spędzam nad tym mnóstwo czasu. Ale no jest to nudne do oglądania, także pohandlowałem sobie poza wizją. Przypuszczalnie do następnego odcinka też sobie już wyhandluję jakiś fajny mieczyk. O matko, słyszeliście to? Ło, mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, ale... wrzask jakiegoś dziecka u moich sąsiadów, a teraz trzaskanie. Ludzie, co tam się dzieje? Ja zaraz tam pójdę. Słyszycie to? No i jeszcze telefon dzwoni. Po prostu, ja mówiłem, że ten dzień nie może się tak dobrze skończyć. Telefon, wrzask dzieci, trzaskanie. Ludzie święci, co tam się dzieje? Powinienem był wyłączyć dźwięk do górnego kurast, kurde. No bo górne kurast, tak, to już jest kolejna plansza, gdzie zresztą jest kolejny waypoint, także tam też będę musiał się wybrać. Ale na razie trzeba znaleźć przejście, znaczy no nie przejście, tylko no przejście w zasadzie na drugi poziom kanałów celem zdobycia serca Kalima. A jak już zdobędziemy serce, zostanie nam do zdobycia tylko i wyłącznie korbacz. I będziemy mogli iść na ostatniego bossa. Który, tak swoją drogą, jest chyba, był na pewno swojego czasu jedną z najczęściej uczęszczanych miejscówek do MF-a, czyli Magic Finda, no, czyli szukania magicznych przedmiotów. Bardzo fajnie, bardzo szybko się idzie na tego ostatniego bossa, którego nie będę zdradzał imienia, no bo to byłby taki mały spoiler. Ale jest to zdecydowanie chyba najprzyjemniejszy boss do zdobywania magicznych przedmiotów. Jest zejście na niższy poziom. Schody do kanału poziomu drugiego. Tuś talizman. Trzy zręczności. O, teraz to będę sieczył. Tylko że nie potrzebuję sieczyć, bo już mam
Serce Kalima zdobyte. No i wracamy. Descartes Kain będzie nam trochę pierniczył od rzeczy. Dobra. No i mamy ostatnie zadanie. Poszukaj korbacza Kalima w Travinkal. Strzeż się Wysokiej Rady. No i faktycznie Wysoka Rada jest nielekka. Chociaż tą sami zaraz zobaczycie. Powiem inaczej. Dobrze by było, jakbym tam nie zginął. Naprawdę byłoby fajnie. Bo chłopaki nie żartują. Górne Kurast, a potem Travinkal. No i jak Travinkal? To śmiało mogę powiedzieć, końcówka trzeciego aktu. Czy jestem? Nie, jestem w bazarze Kurast. Dlaczego ja tu nie mogę wejść? Z ciekawości pytam. O, tędy. Do górnego Kurast. Znajdźmy tylko waypointa na szybko. Żeby już nie zanudzać. I lecimy na Wysoką Radę. Kantor. Ty, Kantor, masz jakieś waluty do wymiany? Taki emo joke. O, runa Eth. Fajna zbroja jest z połączeń runy Tal i Eth. Ale już o tym też mówiłem wcześniej. Jest waypoint. No to jak jest waypoint, to lecimy już na Travinkal. No zresztą zobaczcie, no po waypointach widać, że to już jest koniec. Koniec trzeciego aktu. No i słuchajcie, jeżeli dobrze nam pójdzie, to może jeszcze w tym odcinku nawet skończę trzeci akt. Ale to zobaczymy, jak będzie. Jak będzie nam szło. Gdzie teraz jest wejście do Travinkal? W Travinkal jest o tyle fajnie, że Travinkal jest, no wygląda zawsze tak samo. Jest zawsze w tym samym miejscu waypoint, jest zawsze w tym samym miejscu jest Wysoka Rada. Także nie będę miał dużych problemów z tym, żeby szybko się tam odnaleźć. Co prawda dawno nie wchodziłem tam wejściem od górnego Kuras, bo zawsze właśnie od tego waypointa. Ale powinienem szybko. To jeszcze grobla w Kuras. Tak, uuu, akurat kapliczka, ale fajnie. No nie, no to jest grobla, więc jeszcze na pewno nie. Travinkal, tutaj jest Travinkal. I z lewej strony powinno być. Powinien być waypoint. Tylko nie wiem jak daleko, bo mówię, zawsze to od właśnie od waypointa zaczynałem. Ale jest tutaj, tak. Jest niedaleko. Także mamy już praktycznie wszystkie waypointy i biegniemy na Wysoką Radę, która jest bardzo blisko, ale jest bardzo silna. No i strzeżona, jak widzicie, przez masę jakichś dziwnych stworków. O, wielki talizman. No, skillery jeszcze nie wypadają na tym poziomie, ale... Kurczę, że ja nie mam żadnego AOE. AOE, czyli zabij Wysoką Radę, już się pojawiła, bo jestem tuż obok. Nie mam AOE, czyli tego obszarowych umiejętności, co by się na takie właśnie okoliczności jak tutaj bardzo, bardzo zdało. Dobra, lecimy na Wysoką Radę. Ciekawe, czy ja to przeżyję. Jest o tyle fajnie, że ta... nie jest tak źle z tego co widzę. Już mamy korbacz zresztą. Jak widzicie, wypadł. Mamy wszystkie części. No ale jeszcze dwóch jest do zabicia, bo Wysoka Rada składa się z trzech tych takich paskudaków. Ale... No i trzeci to jest właśnie ten. Tu już można zacząć atakować z tej koncentracji. Ona mimo wszystko zadaje dużo większe obrażenia. No powiem wam... Trudni to oni nie byli. Spodziewałem się dużo większej przeprawy. O, bojowy Beron. Nic więcej. Bojowy Beron. O, leciulowe. Dobra, trzeba pozbierać te co cenniejsze buteleczki życia. Amety ze skazą też się przyda. Większa mikstura many też się przyda. No i idziemy... do miasta, zapytać
Kaina, jak to zrobi? Tak, 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 ale oczywiście chodzi o to, żeby wszystkie te części teraz w kostce Hora Dreamów ze sobą połączyć. I mamy wolę Kalima. No, już któryś Etch. Także na pewno wspominałem już o tej możliwości stworzenia tej zbroi. Mikstura odtajania, to idziemy sprzedać, tak? On powie, że super, że mamy wolę Kalima. I teraz wyślą nas, rozbij kulę zniewolenia za pomocą woli Kalima, aby otworzyć drogę do kazamatów Mefista. I właśnie Mefisto jest ostatnim bossem. No i myślę, że spokojnie możemy go zabić jeszcze w tym odcinku, bo szybko nam idzie. O, ale zginął nam Merc. Dobra, to już po prostu tuż przed wejściem do Mefista. Pójdę go sobie wskrzesić. Na razie nie ma sensu większego. Ale mam obrony teraz. Jestem nietykalny. No i zaraz mnie ktoś zabije. Zawsze jak tak gadam to. Nie mogą mnie nawet trafić, widzicie? Bo mam kapliczkę obrony i jeszcze rzuciłem okrzyk zwiększający mi obronę. No i jestem dosłownie nietykalny. No, fajnie by było tak dojść aż do Mefista. Ale to jest praktycznie niemożliwe. Nie kupiłem sobie buteleczek, a szkoda. Na trucizny mam najmniejsze odporności. Właśnie tego się obawiałem, że... Ale na szczęście sam Mefisto rzadko bardzo truje. Chociaż zdarza mu się. Chociaż... Kurde, zgłupiałem teraz. Czy mu się zdarza, czy nie? Wydaje mi się, że mu się zdarza. Dobra. Przelećmy to, bo już tylko wbiję poziom, bo dosłownie brakuje mi kilku zabić. Ale mam lagi. Nie wiem od czego. Ale to po prostu Battle.net przed 12? 13 lat. Siła. Siła. Głównie z tego powodu, że siła wpływa na nasz atak, na naszą moc ataku, na nasze obrażenia. No nie, no nie liczę tutaj na skillery, ale jakoś tak odruchowo już. I na poziomie drugim kazamatów mamy ostatni waypoint w trzecim akcie. No i trzeci, nie, czwarty poziom kazamatów, albo trzeci poziom kazamatów to już Mefisto. No proszę, jak ładnie. No i idzie nam jak spłatka. Oby jeszcze tak Mefisto poszedł i będzie cudnie. No i już widzę panów mroku. Oni różnie się zawsze nazywają, te jednostki tak wyglądające. Ale mimo wszystko ja zawsze ich kojarzę jako panów krwi. Nie wiem czemu mi akurat ta nazwa tych jednostek najbardziej utkwiła w pamięci. Uuu, ile tu... Patrzcie, ile tu unikatowych stworków, potworków. No zabij go. Nie baw się. Dobra. Lecimy na poszukiwania przejścia i trzeba zabić tego paskudaka Mefista. No i pójść do czwartego aktu. A w czwartym akcie, to już mogę chyba powiedzieć, sam Diablo na nas czeka. I czy to będzie przejście, czy to będzie przejście, czy to będzie przejście? No nie, jednakowoż nie. No czarodziejką jak się jest, to jednak to... No i jest jednak przejście. I jest Mefisto! Tutaj również jest zawsze... Ta sama, ten sam układ. Także idę się obzbroić i lecimy zabijać Mefista. Czym mogę ci pomóc?
No, mam nadzieję na jakiś unikat, szczerze powiedziawszy, z Mefista. No bo jednak to już jest taki. Nie wziąłem znowu buteleczek życia. To jest taki standard, że z Mefista za pierwszym razem wypada jakiś unikat. Nie zawsze dobry, ale jednak wypada. Miejmy nadzieję, że teraz też wypadnie. Tutaj będą też, można powiedzieć, że są członkowie rady. Ci z wysokiej rady, co tam wcześniej ich zabijaliśmy w Travinkal. Bo też tu są właśnie tak wyglądające jednostki unikatowe. I zawsze w tym samym miejscu. No co jest? Traf w nich. Oj, muszę zmienić ten miecz. Zdecydowanie. O! To jest właśnie jeden z nich, a drugi jest po drugiej stronie. Ale jego już drugiego nie trzeba wcale zabijać, bo możemy go po prostu pominąć. Walcząc już tylko... Oho, patrzcie! Już lecą... Kurde, już mi zginął merc! Ale jaja. Tych trzeba zabić. O, widzicie pan krwi. No tak ich zapamiętałem, nie? Być może przez to, że właśnie bardzo często biegałem na Mefista. I tutaj byli panowie krwi. Ich trzeba wybić, bo te cholery zadają straszne obrażenia. Mają niewielką obronę. I mało życia. Ale... poważne obrażenia zadają. I przeszkadzają, bardzo przeszkadzają w grze. Co to jak na zbroję? Zawsze w tym samym miejscu. I idziemy na... No jak coś to będę uciekał. Idziemy na Mefista. Nie, oczywiście, że Mefisto też zaraża. Patrzcie, jak nam ładnie. Właśnie mnie zaraził. Ludzie, on mi nic nie jest w stanie zrobić. Nie jest w stanie mnie dotknąć nawet. Widzicie to? No, to nie jest... Nie będzie długi pojedynek. No! Nie wyrzucił mi unikatu. Ale jak widzicie... Wyrzucił mnóstwo fajnych przedmiotów. Między innymi miecz półtoraręczny, który zadaje 22 do 38. 1 do 3 od zimna, 5 wykradania many. No... Szału nie ma. Dobra. Skoczę sobie do... Z powrotem do miasta, żeby wrócić tutaj po resztę przedmiotów. Ale to może już zrobię po odcinku. Żeby was nie nudzić. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć.